Tarnowia pokonała w karnych Unię 4-2 w derbowym pojedynku. Seria rzutów karnych rozstrzygnęła o tym, kto zgarnie miano lepszej drużyny w Tarnowie. Mecz odbył się w ramach półfinału Pucharu Polski okręgu Tarnów. No, mecz nie przegraliśmy, tylko zremisowaliśmy ten mecz, a odpadliśmy z pucharu. Bo tak naprawdę karne nie decydowały o tym, kto wygrywa mecz, tylko kto odpada z pucharu, i ten mecz zakończył się remisem. Rzuty karne to jest jakiś sama nazwa konkurs rzutów karnych, także jest jakaś pod pewnym względem loteria. Nie wiem, nie powiadam się. U nas jest kilku zawodników wyznaczonych w lidze do strzelania karnych i oni dzisiaj nie zawiedli, bo Paweł i Krzysiek strzelają w lidze karnej i dzisiaj strzelili pewnie, także nie widzę tu żadnego problemu. Nie przykładam jakiejś szczególnej roli i wagi do tego elementu jako umiejętność całej drużyny, tylko indywidualnych zawodników wyznaczonych do wykonywania karnych w lidze. I dla nas się liczy to, że udało nam się przejść do kolejnej rundy, udało nam się wygrać mecz i z tego się bardzo cieszymy. Mecz bardzo ciężki, wiedzieliśmy, z kim gramy, także tym bardziej podwójna radość. Dla nas mimo wszystko liga jest priorytetem. Jako Beniaminy chcemy się utrzymać. Dwukrotnie zagramy z Wolanią. Kolejny taki mecz dla nas też gdzieś prestiżowy. Na pewno będziemy chcieć podtrzymać gdzieś tą pasę bez porażki. To jest chyba nasz szósty mecz, aczkolwiek chłodne głowy i od jutra już myślimy o niedzielnym meczu ligowym. Będziemy chcieć go na pewno wygrać i zdobyć 3 punkty. Jak zawsze derbowym pojedynkom towarzyszyły spore emocje wśród kibiców, którzy nie mogli być wpuszczeni na stadion. W różnych miejscach Tarnowa dochodziło jednak do incydentów, w wyniku których musiała interweniować policja. Cały mecz możecie zobaczyć na stronie IMAF TV.